Dzień dobry, proszę Państwa, czy to w tym okienku obsługują starsze panie? Bo starsze panie pocztą pantoflową się dowiedziały, że w tym okienku są jakieś zabiegi dla starszych pań. A nie wiemy. Nie wiecie, no tutaj podobno jest urząd dał jakieś ogłoszenie takie. O, właśnie, jest coś dla starszych pań. O, ja mam już starsze oczka, więc nie wszystko dokładnie widzę. Ale widzę, że prądem widzę, bo sobie powiększyłem. Prądem, tak. No to na pewno coś dla tych starszych pań. Bardzo panią dziękuję za pomoc. Bardzo dziękuję za przybycie. Miłego dnia, tak. I danych wakacji. A może panie tu pracują w tym okienku? Nie, obok. Obok. Proszę pani, do tego okienka należy się zgłosić i tutaj będą panie obsłużone. Nie, tu są jakieś inne dotacje. Filmowy poranek w Staszowie, proszę państwa. Widok znajomy ten. Dużo szumnych wieczorem o 18:00. W środę pierwszy czwartek miesiąca. No teraz myślę, że nasza wspólna akcja Starosłupiatego w Staszowie i moja jako patrona medialnego nabierze rumieńców i ruszy nareszcie z kopyta. Po dzisiejszych ogłoszeniach parafialnych sprawa nabierze tempa. Czy pani prawda, że sprawa nabierze teraz tempa i rumieńców? Sprawa naprawdę nabierze tempa. Sprawa nabierze tempa i rumieńców, prawda? Teraz. Po tych ogłoszeniach parafialnych. Z czym? No z tą naszą sprawą, którą w Starostwie Powiatowym Staszowie tam żeśmy rozpoczęli. Z tymi zabiegami dla starszych pań, odmładzającymi o 50 lat. Posłuchaj, ja cię zapytam w ten sposób. Proszę pana, czy pan... Dzisiaj mi się nie chce. Nie, ty mi powiesz tak. Proszę pana, ale ja nie jestem panią. Ja skorzystałem z tych zabiegów i niech pan patrzy, co się ze mną stało. No niech pan patrzy. Nie. Mój stary mnie z domu, znaczy mój stary mnie do domu nie chce wpuścić. Nie będę brał w tym bo udziału. Nie tylko, że zmieniłam wiek, ale i płeć przez pomyłkę. No. Musieli coś tego prądu za dużo tam dać. I coś nie biorę. Ale to naprawdę będzie fajna scenka. Film fabularny kręcę. Dobra. Poszukiwany, poszukiwana. Kręci, ale beze mnie. O kurczę. Na miejsce, tam gdzie ksiądz zapowiedział, zaprowadzę. Prawda, że nasze ogłoszenia były bardzo kompletne dzisiaj. Już wiedzą panie o całej sprawie, o tej naszej inicjatywie Starostwa Powiatowego Staszowie i mojej własnej magistra Zarzycki, prawda? Nie ma naprawdę żadnych skutków ubocznych, naprawdę. Niech pani mi wierzą. Ale z czym? No po tych zabiegach, które odmadzają. Ale jakie zabiegi? Nie słyszałam. No te, co ksiądz ogłosił. W ogłoszeniach. Dzisiaj? Tak, w Starostwie Powiatowym Staszowie. Proszę pani, w Starostwie Powiatowym Staszowie zapraszają wszystkie osoby płci pięknej, no, w stosownym wieku, na zabiegi odmładzające od 50 lat. O! Co z tego? No, będziemy wiek młodsi. Tak. Słucham? Wiek zostaje. Nie, właśnie nie. Zmienia. Właśnie nie. No, nareszcie ktoś zrobi porządek z tą trawą. Ja już nie mogłem patrzeć, jak ona tutaj rośnie i rośnie. Nareszcie można na niej zrobić jakąś dobrą inicjatywę. Niech ten Zarzycki padnie tutaj trupem na miejscu zazdrości, że jemu nie wolno było koło trawy postawić stołu bilardowy, a nam wolno nawet na trawie i wolno nam mieć śmieci dookoła. Nam wolno, bo jesteśmy ludzie mądre, mamy wszystkie co trzeba w głowie, piąte, klepki, wszystko po kolei. A nawet mamy kącik dla tych, którzy napili się za dużo staszowskiej wody. Wody ognistej. Bo mnie po tym zabiegu się płeć zmieniła. Chodzi o to, żeby pan tak powiedział. Nie filmuj go tu. Już nie się mówię, żeby zdjęcia nie robił. Bo kurwa, ale on, pan jest po zabiegu. Za to filmuj go, bo nie chcę. Proszę pana. Co pan sądzi o tych zabiegach odmładzających i rewitalizujących w Starostwie Powiatowym w Staszowie, które dla starszych pań tam przeprowadzają? A chcesz mieć kurwa zabieg odmładzający? No nie, wolałby no nie. No kurwa, wysuwaj, bo... Ale wie pan co, ale... Nie można tak, panie Wojtku, robić. Ale posłuchaj. Nie, Wojtku, ale, bo ale zrobimy fajny film fabularny, posłuchaj. Powiesz, że po tym zabiegu wiek ci się odmłodził, ale płeć ci się zmieniła. Że
A chcesz, żeby ci się płeć zmieniła? Nie, no ja nie chcę, bo ja... No i chciałbym. A jak wstanę i nie ma piwa, to jestem kurwa zły. No to posłuchaj, ja ci przy... Nie, bo nie chcę. Ale słuchaj, no fajny... Ty jesteś taki... Ja jestem reżyserem, jest fajna fabuła, no. Scenariusz napisało życie. Scenariusz napisało życie, tylko trzeba to zagrać ładnie. Ja to wyreżyseruję, no kamerzystę mam, no sam jestem kamerzystą, tylko chodzi, nie mam aktorów, panowie, no nie mam aktorów. Ale panowie, powiecie tylko, że jesteście paniami i wystarczy. O, no, proszę pana. A puść to na internecie, to cię zabiję. Bo wiem, gdzie mieszkasz i te psy u ciebie pomogą ci. A puść to na internet, to cię zabiję. O jejku, jejku. To ja proponuję, żeby tutaj, żeby tutaj mnie pochować, w tym miejscu. Dobrze? Zapraszam na pogrzeb, zapraszam na pogrzeb. Scenka fabularna i będzie fajny film, naprawdę. A chcesz na górce się znaleźć? Słucham? Nie, no jeżeli już, to wolę tutaj. Posłuchaj, tylko że jesteś panią. I tak masz kurwa po garach, mam kurwa dostałem. Ale posłuchaj. Na chuj ty to w ogóle? Ale posłuchaj, wystarczy... Ale posłuchaj, wystarczy, że powiesz... Proszę panią, co pani sądzi o zabiegach odmładzających, które prowadzone są w Starostwie Powiatowym w Staszowie? Jestem patronem medialnym tych zabiegów. Co pani o nich sądzi? Czy pani jeszcze chyba nie była, prawda? Nie była pani. Proszę panią, czy jeżeli pani by chciała 50 lat być młodsza, to by pani poszła na taki zabieg? No niech pani powie. Nie. Nie? No to bardzo dziękuję za opinię. Naprawdę jesteśmy rozczarowani. W imieniu pana starosty i swoim własnym i magistra Zarzyckiego mimo wszystko zapraszamy panią, ale bez pieska. Psów wprowadzać nie wolno. Czy z pieskiem? No to rzeczywiście, no to nie może pani z zabiegu skorzystać. Panowie, posłuchajcie. Jest prosty scenariusz. Powiecie, że byliście na... Powiecie, że byliście na zabiegach i po tych zabiegach bieg wam się zmienił na lepsze i jest dobrze, ale płeć wam się zmieniła. Będzie taki film współczesny film, no. Będzie dramat. Weź to kurwa klątwo, idź, bo mnie wkurwa. Będzie dramat medyczny. Zaraz jak się dopadnę pod parasolem, cię kurwa dopierdolę, tak mu tam i zioło. Chłopie, a nie jest to, że cytaty. No ale posłuchaj. Chyba 75 kilo, 94 mogę mieć. Ale scenariusz jest inny. A chcesz jeszcze mieć raz, po córkę? Nie, dziękuję. Zaraz po psy zadzwonię. Gdzie dokuczasz ludziom? Bo sobie nie życzę. Ale ja kręcę filmy, no. No to zaraz zobaczysz, jak my nakręcimy. Jak ci tam dlatego ci powiem tak. Proszę panią, niech pani na chwilę pozwoli. Niech pani pozwoli na chwilkę. Proszę panią. Pani coś tutaj... Proszę panią. Ja już uciekam. I ja już bardzo szybko uciekam. Sobie nie chcę stać. Ale posłuchaj, ja nie mam aktorów, no. Ja robię film, o rany, ludzie, uciekajta. Uciekajta, człowiek się zdenerwował. Kręcimy film tutaj, fabularny. I jest pewna prosta scenka do zagrania. Powie pan, że był pan na zabiegach upiększających, odmadzających i panu się płeć zmieniła. I powie pan, że jest pan panią Melanią, ma pan 96 lat, jest pan zadowolony ze swojego wieku, ma pan teraz 24, ale panu się płeć zmieniła i pana stary do domu pana nie chce wpuścić, panią nie chce wpuścić. A panu w głowę to się co dzieje? Jestem reżyserem i magister Zarzycki, reżyser filmowy. Proszę pana, w Starostwie Powiatowym w Staszowie prowadzą zabiegi odmładzające dla starszych pań. Ktoś tam dał ogłoszenie jebać stare baby prądem. I ja jestem patronem medialnym tej akcji. I chcemy to wypromować, proszę pana. Kręcę film fabularny, Poszukiwana 2. Widział pan ten film? Nie widział pan? A Misia pan widział? Nie widziałem. A Rejs pan widział? Nie widziałem. O kurczę. Ja chcę tylko panu powiedzieć tak, bo jak było widać rejestrację, to bardzo dobrze. To musi pan się jeszcze raz zarejestrować. W Starostwie Powiatowym w Staszowie. Dobra, trzeba przyjść nocą. To się przychodzi nocami. Dobra. Proszę państwa, uwaga, bo tutaj jest rozbita butelka, więc niech państwo uważają. Proszę państwa, co państwo sądzą o tych zabiegach upiększająco-odmładzających w Starostwie Powiatowym w Staszowie? Bo prowadzą takie zabiegi, które dzisiaj ksiądz ogłosił zambony, bo ja mówiłem starszym paniom i one przekazały księdzu proboszczowi i dlatego już o tym wszyscy, którzy chodzą do kościoła wiedzą, ale no nie wszyscy chodzą niestety. Co panie sądzą, czy warto odmłodzić się o 50 lat, jeżeli się jest starszą panią? Czy pan by... Czy... Oj, proszę pana, chciałoby się, chciało. A pan by się nie chciał do przedszkola? No to wtedy ja bym do przedszkola bym chodzić. No i później do szkoły. Nie, do pierwszej klasy, już bym chodził, już bym był w pierwszej klasie. No. A ja
bym tak chciała mieć za 30 lat teraz. No to proszę panią. 130. To musi pani poczekać jeszcze z 10 lat i zgłosić się na te zabiegi w Starostwie Powiatowym w Staszowie. To jest ostatnie okienko na prawo. Na prawo. Tam jest stosowne ogłoszenie. Aha. I odnowią. Odnowią. Miłego dnia i udanego zabiegu, ale dopiero za 10 lat. Pani jest jeszcze za młoda na te zabiegi. Proszę pani, czy te zabiegi, które ogłosił ksiądz proboszcz dzisiaj po mszy świętej w ogłoszeniach, zabiegi odmładzające o 50 lat w Starostwie Powiatowym w Staszowie, czy panie sądzą, że to się sprawdzi w Staszowie, że to ma rację bytu? Czy panie by... Nie słyszałyśmy. Czy chciałyby panie mieć 50 lat mniej? Nie? Jak usłyszymy, to dopiero powiem. A, bo pani dopiero do kościoła idą? My dopiero do kościoła. A, no to proszę uważnie słuchać. Ale się porobiło, no. Proszę państwa, w życiu reżysera najbardziej tragicznym momentem jest wtedy, kiedy nie ma aktorów. Rynek jest pusty. No nikt nie chce zagrać w moim filmie. O, jeden pan się chyba zgłasza. Jeden pan... Posłuchaj, nie mam żadnych aktorów. Z kim nakręcę film? No i nie będzie. Wszyscy kurwa śpią. Słuchaj, jakże śpią? Która jest godzina? Jest godzina ho, ho, ho. Już zobacz, jak słoneczko jest wysoko tutaj nad Staszowem. Już nikt nie śpi. No film kręcę dzisiaj, no. Poszukiwany, poszukiwana 2. Widziałeś film Barei Poszukiwany, poszukiwana? Człowiekowi się płeć zmienia, znaczy zmienił płeć na niby, bo był poszukiwany. A tu jest inna historia. Staszos... Panowie, zagramy prostą scenkę i ja sobie pójdę. Powiecie, że byliście na... Powiecie tylko, że byliście na zabiegach i wam się płeć zmieniła. O właśnie. O, jak panowie wystąpią, to już będzie zupełnie koniec filmu wtedy, na pewno. Każą nie mi... sprzedałem nigdy i nie sprzedam. Ale... Posłuchaj, powiesz... Nie można. Powiesz, że jesteś panią. Zgodzisz na wołanie. Posłuchaj, powiesz, że po tych... Ale powiesz, że po tych zabiegach się płeć zmieniła. Taki jest scenariusz. Nie, ja mam kamerę, bo kręcimy film. Mam dobry scenariusz, tylko nie mam aktorów. No chodzi o to, żebyś powiedział, że ci płeć zmieniła po tych zabiegach. Że wiek, z wieku jesteś zadowolony i masz 50 lat mniej, ale jesteś okay, Melania, masz 96 lat, ale ci się płeć zmieniła i cię twój stary nie chce wpuścić do domu, no. A zwłaszcza pod pierzynę. Go nie lubię. Jaką aferę? Siedź cicho i tyle, i wypad. To jest film fabularny, Poszukiwany, poszukiwana 2. No film się kręci, panowie, tu się film kręci. Nie kręci, tu się film kręci. Diapę? Bez zezwolenia nie wolno nikogo nagryzać. Ale jak się kręci film, to jak się jest reżyserem, to co mam robić, no? Musisz mieć zezwolenie. No ja mam zezwolenie. Na co? Na kręcenie filmu. O kurczę, rzucałem butelkami, no. No nakręć tu film fabularny w Staszowie. No nakręć tu film, jak to jest film akcji, proszę państwa. Nie, no miała być komedia romantyczna, zrobił się film akcji, no naprawdę, zrobił się film akcji. O kurczę, ale to piękny rzut. Człowieku, ty się powinieneś do reprezentacji Polski zapisać. Rzut oszczepem, naprawdę, rzut oszczepem i złoty medal olimpijski będzie. No ale się porobiło, no. Wyszedłem nakręcić prostą scenkę, no. Prosta scenka fabularna. Miała być komedia romantyczna, a tu się zrobił dramat wojenno-sportowy, znaczy dramat sportowy nawet. Ja słyszałem o pewnym afroafrykaninie, no nie powiem inaczej, bo nie wolno, o pewnym afroafrykaninie, który przez internet nauczył się rzucać oszczepem. To znaczy oszczepu nie miał, tylko kij sobie, łamał sobie kije tam w dżungli, rzucał tym kijem tak, jak to widział na internecie, że się rzuca oszczepem. I proszę państwa, zdobył wicemistrzostwo olimpijskie po takich rzutach takim kijem, bo trenera nie ma. Sam się szkolił na podstawie tego, co widział w internecie. No proszę państwa, no i to jest podobna sytuacja. No człowiek ma talent. Człowiek ma talent rzutowy. I się marnuje. Marnuje się w Staszowie. Marnuje się na moich filmach. Panowie poszli do cienia, zażyć trochę cienia i ochłody. A ja tu proszę państwa planuję w tym miejscu zostać pochowany. Zapraszam na pogrzeb wkrótce. Już dwóch panów obiecałem, że mnie zabije. Jeżeli ci jeden mówi, to możesz to nie brać poważnie, ale co dwie głowy, to nie jedna. Co dwie siekiery, dwa noże,
czyli no nie wiem, nie wiem co można jeszcze we dwóch, jak można, no o, we dwóch można udusić. Jeden trzyma za jeden koniec sznura, drugi za drugi i duszą, o właśnie. Proszę Państwa, i teraz widzowie moich filmów, jeżeli jesteście zbulwersowani stanem porządku w Staszowie, na rynku w Staszowskim, no to już wiecie, no jak to może być porządek, jak wychodzi taka łajza z kamerą, taki bydlak, że tak się brzydko wyrażę o samym sobie, no i próbuje nakręcić film, no i ma być potem porządnie. No nie, no przecież wiadomo, że butelki idą w ruch wtedy, butelki idą w ruch. Halo, proszę Panią, ma Pani bandaż i wodę utlenioną? Nie. Dostałem butelką w łeb, muszę się zabandażować. Nie ma Pani. A gips może? Nie mam. A coś, jakieś środki medyczne? Pierwszej potrzeby? A może z apteczki by Pani wyciągnęła? No naprawdę, proszę Panią, jestem ranny, kręcę film, zostałem ranny. Jestem rannym reżyserem. Jestem porannym reżyserem nawet, bo wstaję rano i kręcę filmy. Nie ma nic dla mnie. A pan chce powtórzyć, czy co? Nie, bo ja widziałem, jak rzucał na Ciebie, czy masz to nagrane. Nie wiem, bo ja nie widzę, co nagrane. Niech Pan patrzy, że... Jak masz nagrane, to powiedz. Ale, no... Proszę, będzie dowód na policję. Ale dowód czego? Nie mam czasu, bo ja mam maszynę zepsutą. Nie mam czasu, z którą dyskutować. Proszę Pana, autentycznie, ja nie wiem, co nagrywam. No niech Pan patrzy na moją kamerę. Ja nie widzę, co nagrywam. No niech Pan patrzy. No widzi Pan no tutaj... Przepraszam, bo nie mam czasu tego. Ale... Jak później zobaczysz, że masz nagrane, że rzucał w sobą, to mi daj znać. Ale proszę Pana, on ma talent. On powinien rzucać oszczepem albo dyskiem, albo pchać kulą, naprawdę. To trenerzy sportowi powinni widzieć. Nie. Uciekaj stąd, bo ja nie mam czasu teraz. No nie? Będzie pan rzucał do mnie czymś? Nie. A, no to chwała Bogu. Proszę pana, a ma pan bandaż? Nie rozumiesz, maszyna mi się zepsuła, muszę... Ale ja nie mam bandaża. Nie mam bandaża, proszę pana. Mam ranę ciętą głowy. Nie, oczywiście. Oczywiście, bardzo panu dziękuję. Ja sobie poradzę. Ja się obłożę kwiatkiem. Proszę państwa. Nakręć tu film, komedię romantyczną w Staszowie nakręć. No nie, tutaj dramat wojenny prędzej. Ktoś powiedział, że moja praca reżyserska tutaj w Staszowie przypomina mu pracę korespondenta wojennego. Moim zdaniem jest o wiele bardziej niebezpieczna. No po bojowisko jeszcze krzyczą na mnie. Jeszcze krzyczą, a nie, to nie na mnie, to krzyczą na kumpla. Proszę pana, chcę nakręcić komedię romantyczną, taką komedię romantyczną, że pewna pani, która poszła na zabiegi upiększające, odmładzające, tak ją odmłodziło, upiększyło, że jest młodsza 50 lat, ale jej się płeć zmieniła. I chodzi o to, żeby pan zagrał. Panie Wojtku, że pan zagrał w tym filmie. Może ja myślę nie życzył, że pan mnie kręcił. Ale niech pan powie, że jest pan panią, że z wieku jest pan zadowolony, ale panu się płeć zmieniła i pani stary nie chce panią wpuścić pod pierzynę, no. Że nazywa się pani Melania, ma pani 89 lat. Ale ktoś może zmienić płeć. No właśnie, no i że pani się zmieniła płeć. Nie, niech pani tak powie. Pani Melanio. Nie. Pani Melanio. Może, no zacznijmy. Pani Melanio, mam 89 lat. Znowu nic nie nakręciłem. No proszę państwa, no kręcę się po tym rynku i nic nie nakręciłem. O, są jakieś starsze panie, które zachęcę. Proszę pani, uwaga, bo tutaj są rozbite butelki, bo kręciliśmy film wojenny, proszę pani, jak to pod obstrzałem rzucają granatami, ja się chowam w okopach, ale przeżyłem. Proszę pani, co panie sądzą o tej akcji, którą rozpropagowujemy, łącznie ze starostwem powiatowym Staszowie, ja jestem patronem medialnym, ksiądz proboszcz się włączył w tą akcję, bo ogłosił to na ogłoszeniach parafialnych, że w starostwie powiatowym Staszowie prowadzone są zabiegi dla starszych pań odmładzające 50 lat przy pomocy prądu. Co panie sądzą o takiej akcji? Czy wezmą panie chętnie udział w tych zabiegach? Nie. Nie? Dlaczego nie? Nie chciałaby pani być 50 lat młodsze? No już przeżyło się tyle, to wystarczy. No ale jeszcze raz można. No, można. Większość, poproszę pani, w starostwie powiatowym Staszowie wchodzą różne starsze panie, niektóre o laseczkach, niektóre o kulach, niektóre tam na wózkach ich wywożą, natomiast z drugiej strony starostwa jest takie okienko, tam jest ogłoszenie o tych zabiegach i tam siedzą zawsze młode panie, takie nastolatki, piją wódkę, piją piwo, palą papierochy i klną jak szewce. Klną jak młode. Weźmę udział, jeżeli to będzie wszystko za darmo. Za darmo? Oczywiście, jak najbardziej. Z tym, że... Jak najbardziej. Zabiegi są za darmo. Emeryturki bardzo małe, także
wie pan, chętnie. Proszę panią, zabiegi są za darmo, tylko potem jak będzie pani już miała naście lat i chciała się napić wódki, piwa, papierochy, to już tego nie gwarantuje. Nigdy nie piłam, nigdy nie paliłam, także... To nie miała pani 16 lat albo 14? Nie? Nie. Ojejku. Byłam chowana na wsi, skromniutko, spokorniutko, ojciec trzymał pasiorek tak jak trzeba i wszystko było okej. Okay. Ojejku, to ja źle trafiłem, ta akcja Starostwa Piątego w Staszowie w porozumieniu z Urzędem Pracy, z Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z funduszami europejskimi, akcja, która jest sponsorowana, nadzorowana i rewitalizowana przez Unię Europejską, ONZ, NATO, UNICEF, no i wszystkie święte organizacje, ta akcja spali w Staszowie widocznie na panewce. Pytaj pan kogoś innego. Zapytam kogoś innego. Chętnie. Miłego dnia. Niech panie słuchają dokładnie ogłoszeń parafialnych, bo tam właśnie będzie na ten temat. Bardzo chętnie, tylko żeby nie płacić. Nie trzeba płacić. Nic nie trzeba płacić. Naprawdę nic nie trzeba płacić. Wracam na miejsce. Na miejsce kręcenia filmu. Ale pustki. Ludzie chodzą inną stroną rynku. Już rozeszło się pocztą pantofową, albo może nawet przy pomocy internetową, że nie magister jest po zachodniej stronie rynku. Ludzie, chodź ta inną stroną. Nie zagrałby pan w moim filmie fabularnym? Jestem reżyserem, nie magister Zarzycki, skromny reżyser filmowy. Kręcę komedię romantyczną, poszukiwana 2. Proszę pana, halo, proszę pana. Taka prosta scenka. O, pan zjeżdża.